Dzień dobry, podtrzymam tradycję i zapytam o sytuację kadrową w pańskim zespole. Dzień dobry, ist nicht allzu viel los heute? Dzień dobry, najwyraźniej za wiele tu się nie dzieje dzisiaj. Wir haben noch zwei Spiele, die Saison ist noch nicht vorbei. Mamy jeszcze dwa mecze, sezon jeszcze się nie skończył. So ein Mann mehr. Jeden człowiek więcej. Ja, zur Kadersituation. Costa und Zechi kommen wieder zurück nach ihrer Auszeit wegen Karten. Jeżeli chodzi o sytuację kadrową, Kostas i Zechi wracają po swoich przerwach kartkowych. An sich bis auf Gorgon und jetzt seit neuestem auch Kujawa sind alle einsatzbereit. Także praktycznie poza Gorgoniem i teraz w ostatnim czasie jako nowy uraz Kujawy są wszyscy inni gotowi do gry. Rafał hat seit ein paar Wochen Probleme mit der Wade, dann hat sich das jetzt auf dem Knie auch übertragen und wir haben ihn mehrfach jetzt durchgecheckt. Rafał miał już od dłuższego czasu problem najpierw z łydką, teraz to się tam przeniosło w okolice kolana. Teraz w ostatnim czasie dosyć często go diagnozowaliśmy. In den letzten Wochen hat er immer leicht gehandicapt trainiert. Wir haben gut dosiert und balanciert Training und Pflege. W ostatnich tygodniach cały czas troszeczkę z takim lekkim urazem trenował. My staraliśmy się ten jego trening odpowiednio dozować i balansować. War aber leider nicht so einsatzfähig, wie es gern hätte und wie wir es gern hätten. Ale niestety no, nie udało się doprowadzić go do takiej formy, w której on by chciał się znajdować, no i w której oczywiście my byśmy chcieli, żeby się znajdował. Aber ich erinnere mich auch im Spiel gegen Legia, als wir ihn eingewechselt haben, hat er seine Sachen ordentlich gemacht und einen überragenden Pass zu Luka gespielt, wo wir dann ein Tor erzielt haben. Ale przypominam też sobie mecz z Legią i tą sytuację, gdzie wspaniałym podaniem uruchomił Lukę i też zdobyliśmy z tej akcji gola. Wie gesagt, aber er hat Rückfälle bezüglich seiner Problematik jetzt im Speziellen im Knie und Nach intensiven Untersuchungen, medizinischen Untersuchungen, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es ein zu großes Risiko wäre für eine größere Verletzung und dementsprechend wird er die nächsten zwei Spiele nicht zur Verfügung stehen. Ale jak już mówiłem, w tym ostatnim czasie ma problem z kolanem i po takich intensywnych, zrobionych diagnozach i wspólnie ze sztabem medycznym stwierdziliśmy, że nie chcemy podejmować ryzyka pogłębienia się tej kontuzji. W związku z tym na ostatnie dwa mecze nie będziemy go mieli do dyspozycji. Wie gesagt, glücklicherweise sind alle anderen an Bord und einsatzbereit. Jak już mówiłem, szczęśliwie wszyscy inni są gotowi do gry i mogą jechać do Gdańska. Teraz cytat z trenera Tomasza Kaczmarka, który również dzisiaj miał swoją konferencję prasową. Tutaj zaczyna się cytat. Pod względem emocji jesteśmy dziś gdzie indziej. Te uczucia, które miałem w listopadzie, już ostygły. W sobotę zobaczymy inny mecz. Trener Kaczmarek zasugerował, można tak to zrozumieć, tak mi się wydaje, przynajmniej między wierszami, że do tego starcia z listopada pomiędzy Pogonią a Lechią podchodził w sposób bardzo ambicjonalny, wręcz osobisty. A ja chciałem zapytać pana trenera, jak pan się zapatruje na drugie starcie ze swoim byłym współpracownikiem. Czy równie emocjonalnie, czy też emocje ostygły? Ich kann jetzt mit diesem Zitat nicht viel anfangen. Ich weiß ja nicht, in welchem Bezug das alles steht und was mit Emotionen direkt gemeint ist. Ich kann nur sagen, dass wir dieses Spiel natürlich mit einem vollen Fokus angehen. Natürlich wollen wir dieses Spiel gewinnen. Z tym cytatem no niestety za wiele no nie mogę za wiele się do niego ustosunkować, ponieważ nie za bardzo wiem, o jakie emocje chodzi trenerowi Kaczmarkowi. Natomiast my podchodzimy do tego meczu absolutnie skoncentrowani.
Z pełną koncentracją. Emotionen sind wichtig, aber gerade in der Funktion eines Trainers und einer Führungskraft muss man natürlich auch einen coolen Kopf bewahren und viele Sachen rationaler angehen. Emocje są ważne, ale w szczególności jeżeli jest się pierwszym trenerem, ale też ogólnie na takiej pozycji zarządzającej należy na ogół jednak zachować chłodny umysł. Die Motivation ist natürlich enorm in der Mannschaft, vor allem nach dem Spiel Schlons, wo wir ja, es nicht geschafft haben, letztendlich das Spiel zu gewinnen. Das natürlich jetzt im nächsten Spiel erneut zu versuchen, mit aller Macht, mit allem Fokus und natürlich auch mit den entsprechenden Emotionen, aber in einer positiven Richtung das Spiel anzugehen und wie gesagt versuchen zu gewinnen. Motywacje w drużynie są olbrzymie, w szczególności w związku z tym meczem we Wrocławiu, który nie udało nam się zakończyć zwycięstwem. Dlatego jak najbardziej emocje też są ważne, ale bardziej w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Natomiast my chcemy ten mecz w Gdańsku wygrać i tak do tego meczu podchodzimy. Lechia jest ein gutes Team. Sie haben in letzten 5 Spielen hervorragende Ergebnisse erzielt. Lechia jest dobrą drużyną. W ostatnich 5 meczach udało im się zrobić dobre wyniki. Aber sie müssen sich jetzt in den letzten 2 Spielen mit Fogon Szczytin und mit Raków Częstochowa messen. Ich glaube, das ist, sind 2 sehr ernstzunehmende und gute Mannschaften und wir werden sehen am Samstag, was am Ende rauskommt. Wir werden versuchen, ein gutes Spiel zu zeigen. Und nochmal, wir fahren dahin und wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ale 2 ostatnie mecze mają do rozegrania z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. To są 2 dobre drużyny i zobaczymy, jak oni na tle tych przeciwników wypadną. Ale tak jak mówiłem, my jedziemy do Gdańska po to, aby ten mecz wygrać. Panie trenerze, tym razem już mniej o samym spotkaniu z Lechią Gdańska. Bardziej chodzi mi o komunikat, który wczoraj wypłynął z klubu. Klub ogłosił, że w Pogoni zostają trenerzy Robert Kolendowicz i Andrzej Krzyształowicz. I czy pan trener żałuje, że być może w nowym miejscu pracy, gdziekolwiek by nie pracował, nie będzie mógł skorzystać z doświadczenia, wiedzy, tej pewnie wyrobionej współpracy z tymi 2 szkoleniowcami? Czy może od początku było wiadomo, że obaj szkoleniowcy zostają w Szczecinie, a pan trener będzie od nowa formował sobie sztab? No, zunächst einmal... Mit der Bekanntgabe des neuen Trainers ist es erstmal eine sehr positive und gute Nachricht aus meiner Sicht für alle Beteiligten. Z mojego punktu widzenia, równoznacznie z ogłoszeniem nowego trenera, to myślę, że jest to dobra wiadomość z punktu widzenia klubu. Man weiß jetzt, woran man ist. Teraz wszyscy wiedzą, na czym stoją. So wie ich Darek und unseren Präsidenten kenne, haben die das sehr gut alles abgewogen und ich glaube, dass sie auch eine gute Entscheidung oder sehr gute Entscheidung getroffen haben. Tak jak znam Darka i naszego prezesa, to myślę, że mocno to wyważyli i podjęli dobrą, odpowiednią decyzję. Ich hoffe und gehe natürlich davon aus, dass die Arbeit, die wir hier in den letzten Jahren gemacht haben, entsprechend auch fortgeführt wird und vielleicht noch einen Tick besser. Wychodzę z założenia i taką mam też nadzieję, że praca, którą wykonaliśmy tutaj w klubie do tej pory, zostanie dalej kontynuowana, a może nawet polepszona. So, es ist immer eine Teamarbeit aller Beteiligten. Jest to zawsze taka praca zespołowa wszystkich tego sztabu trenerskiego i w ogóle sztabu szkoleniowego. Und ein Cheftrainer ist auch nur so stark, wie stark auch sein Funktionsteam ist. I oczywiście ten główny trener jest też na tyle mocny, jak też mocni są ci członkowie jego zespołu, jego sztabu trenerskiego. Aus dieser Sicht ist natürlich auch sehr erfreulich, dass ein erfahrener Torwarttrainer wie Andrzej Krzysztof und Robert Kolendowicz, dass sie weiter dem Klub erhalten bleiben. I z tego punktu widzenia jest na pewno ważne, że tak doświadczeni trenerzy jak Andrzej Krzyszałowicz i też jak trener Robert Kolendowicz pozostają w klubie. Unter Andrzej ist Dante letztes Jahr zum besten Torwart gekürt worden. Pod taką wodzą Andrzeja Dante w ubiegłym sezonie został bramkarzem sezonu. Mit Robert arbeite ich seit 3 Jahren zusammen. Wir verstehen uns, ich würde sagen, fast blind.
z Robertem współpracuję teraz już prawie 3 lata i mogę powiedzieć, że rozumiemy się ślepo. Ich glaube, dass unsere Zusammenarbeit sehr fruchtbar war und ist und wir werden auch als Kollegen weiterhin in Kontakt bleiben und auch auf unsere Art und Weise zusammen kooperieren. Uważam, że nasza dotychczasowa praca była bardzo owocna i na pewno pozostaniemy jako koledzy, przyjaciele dalej w pełnym kontakcie. Ich werde auch weiterhin ihm zur Verfügung stehen im Falle von Fragen. Wir haben, wie gesagt, uns sehr gut ausgetauscht und ich glaube, dass er sehr viel mitgenommen hat in den letzten 3 Jahren. Er hat sich entwickelt und aus meiner Sicht ist es eine nicht nur eine große Persönlichkeit, der Robert, sondern auch ein großes Potenzial, Trainerpotenzial in sich birgt. I chcę Robertowi nadal, chcę pozostawać nadal dla Roberta do dyspozycji, jeżeli będzie miał jakiekolwiek do mnie pytania czy zagadnienia. Uważam, że naprawdę mocno rozwinął się w tym ostatnim czasie jako trener i też jako człowiek. Für Robert ist es natürlich wichtig, dass er jetzt erstmal, und ich hoffe, dass der Verband entsprechend auch seine Arbeit würdigt, dass er die Möglichkeit bekommt, dass er in den Kurs der Pro-Lizenz reinkommt, damit er diese Profilizenz auch absolvieren kann. Dla Roberta jest też ważne, aby tą jego doskonałą pracę też docenił związek, Polski Związek Piłki Nożnej i aby też umożliwił mu tą licencję profesjonalną jak najszybciej zrobić. Ich sehe in Robert nicht ihn in der Rolle eines klassischen Co-Trainers. Er ist, hat auch bei mir nicht die Rolle gehabt und das ist aus meiner Sicht, wenn er dann die Lizenz irgendwann mal macht, eine Frage der Zeit, wann er dann Cheftrainer wird. I ja nie widzę Roberta też jako takiego trenera, asystenta tej roli tutaj w Pogoni od momentu, jak współpracuje ze mną, też nie miał takiego stricte trenera, asystenta, ponieważ widzę jego przyszłość jako głównego, pierwszego trenera i jestem przekonany, że jest absolutnie gotów do takiej roli. Aber wie gesagt, es ist eine Zusammenarbeit aller. Rafael Burita als Fitnesscoach und Piotr, sein Assistent, unser Videoanalyst, Przemek Jasinski, bis hin zum Teammanager. Alle tragen dazu bei, dass er letztendlich am Ende, wie erfolgreich Fußball spielen, die Mannschaft sich wohlfühlt und ihr Potenzial dann auch auf dem Platz zeigt. Ale oczywiście, jak już powiedziałem, sztab trenerski jest to takim zespołem i są też w nim inni ludzie, równie ważni, jak Rafał Buryta, czy też Piotr, jak również Przemek, który jest odpowiedzialny za analizę wideo, czy kierownik drużyny. Wszyscy są członkami tego sztabu trenerskiego i tak samo ważni i bardzo potrzebni klubowi. Zu Ihrer Frage. Wir haben natürlich viele Optionen und Szenarien besprochen und durchgespielt in den letzten Wochen. Wracając do Pana pytania, rzeczywiście wiele scenariuszy dalszego rozwoju omówiliśmy i przerobiliśmy w ostatnim czasie. Und ich denke, so wie jetzt die Entscheidungen gefallen sind, das ist im Prinzip aus meiner Sicht für alle Beteiligten die optimale Lösung. I myślę, tak jak te decyzje zapadły, to z mojego punktu widzenia jest to dla wszystkich dobre rozwiązanie. Ich bin alleine gekommen, ich werde nicht alleine gehen, aber also im Sinne von physisch vielleicht, aber ich werde auch in Zukunft sehr gut aufgestellt sein. Ja przyszedłem samodzielnie i też samodzielnie odejdę, oczywiście nie w takim może znaczeniu złym, psychologicznym, ale też na pewno w przyszłości będę odpowiednio zabezpieczony, jeżeli chodzi o asystentów. Ich glaube, dass ich ganz gut Menschenverständnis habe und dass ich dass es auch eine meiner Stärken ist, Menschen zusammenzubringen und auch
mit meiner Art, wie ich führe, auch Menschen zu inspirieren. Und dementsprechend bin ich guter Dinge, dass ich wieder ein sehr, sehr gutes Trainerteam um mich haben werde. I myślę, że mam dobre wyczucie dla ludzi i też w związku z tym też odpowiednich ludzi wokół siebie potrafię zjednoczyć. Mój charakter właśnie prowadzi do tego, aby tych ludzi, którzy są wokół mnie, na nowo inspirować i dać im taki impuls do dobrej, dodatkowej pracy. Jeszcze pozwolę sobie w nawiązaniu do tego pytania ostatniego, bo tutaj, tak jak kolega wspomniał, dopiero wczoraj dowiedzieliśmy się oficjalnie, że trenerzy Krzyształowicz i Kolędowicz zostają. A czy były inne plany? Czy było w planie, że w nowym miejscu pracy będą dalej pracowali z trenerem? Czy coś może trener ujawnić w tym temacie? Ich hatte ja gesagt, dass wir in den letzten Wochen viele Szenarien durchgesprochen haben und erörtert haben. Mówiłem, że w tych ostatnich tygodniach wiele scenariuszy przerabialiśmy i o wielu sprawach rozmawialiśmy. Genau, und so wie es jetzt ist, ist es die optimale Lösung für alle. I tak jak to teraz jest, jest to optymalne rozwiązanie dla wszystkich. Jeszcze a propos trenerów, teraz jeszcze zadam pytanie odnośnie nowego trenera Pogoni, bo klub też ujawnił nazwisko. Czy panowie macie w planie spotkać się w przyszłym tygodniu? Bo z nieoficjalnych informacji wiem, że przedstawienie nowego trenera ma być po niedzieli. Czy planujecie panowie jakąś rozmowę, przekazanie jak gdyby jeden drugiemu? Also ich habe auch davon gehört, dass er nächste Woche offiziell vorgestellt werden soll. Słyszałem o tym również, że w przyszłym tygodniu zostanie, czy ma zostać oficjalnie przedstawiony nowy trener. Er ist ja an sich ja schon vorgestellt. Tak naprawdę już został przedstawiony. Und ja, vielleicht ist es schon etwas ungewöhnlich, während einer Runde, ich meine, wir spielen ja noch um etwas, dann eine, ich sage jetzt mal, eine andere Art von Vorstellung, aber ich kann damit leben, um Gottes Willen, wenn der Verein das so machen will und der neue Trainer, dann ist es doch okay. I faktycznie może jest to tak troszeczkę, no nie zawsze tak się dzieje, że nowy trener zostaje przedstawiony w trakcie trwania jeszcze sezonu. My tak naprawdę jeszcze o coś gramy, ale okej, ja mogę z tym żyć i jeżeli tak klub postanowił, to tak też będzie. Ich habe mit Jens Gustafsson, ja? Mit Jens noch keinen Kontakt gehabt, da kann ich gern anrufen, wir können uns gern treffen. Ich fände es sogar auch vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man fast 5 Jahre in einem Verein gearbeitet hat, dann kann ich sicherlich, falls er Fragen hat, mit der einen oder anderen Information oder die eine oder andere Information ihm bieten, die er vielleicht auch von anderer Seite nicht bekommt. Z trenerem Jensem Gustafssonem nie miałem do tej pory żadnego kontaktu, ale oczywiście jeżeli może to nawet byłoby wskazane, czy jest to dobry pomysł, aby się spotkać, aby porozmawiać ze sobą, no ponieważ no, przy tych prawie 5 latach, które tutaj spędziłem, z pewnością mogę na wiele tematów z nim omówić. Które i też mu rzeczy podpowiedzieć, których skąd inąd być może się nie dowie. No to jeszcze wątek nowego szkoleniowca. Ta decyzja klubu, czyli troszeczkę nie rozbiła, nie zaburzyła panu przygotowań do meczu z Lechią Gdańsk? No bo tak jak pan sam wspomniał, ja też tak uważam, jeszcze sezon trwa, jeszcze Pogoń o coś walczy, a nagle piłkarze dostają sygnał, kto będzie ich trenerem i nie wiem już, czy zaczęli szukać na przykład informacji o nowym szkoleniowcu, czy to ich bardziej interesuje, czy te 2 ostatnie ligowe mecze. Also machen Sie sich um die Kabine keine Gedanken. O szatnie proszę być spokojnym. Die Jungs sind sehr widerstandsfähig und es ist ein verschworener Haufen und egal welche Informationen zu ihnen dringen, die sind stabil, sie lassen sich nicht ablenken. Chłopcy są bardzo świadomi i stabilni, obojętnie jakie informacje z zewnątrz do nich dochodzą, to raczej nie ma to wpływu na nich i na ich trening. Sie haben recht, wir sind noch mitten im Meisterschaftskampf.
Natomiast ma pan rację, my jesteśmy jeszcze w trakcie walki o mistrzostwo. Natürlich bin ich etwas zwiegespalten nach dem letzten Ergebnis, weil klar, mit einem Sieg gegen Schloss wäre die Wahrscheinlichkeit jetzt um vielfaches höher, immer noch. Oczywiście jestem taki trochę rozdarty po ostatnim wyniku, ponieważ po tym meczu ze Śląskiem. Ponieważ przy zwycięstwie w meczu ze Śląskiem te prawdopodobieństwo jeszcze uzyskania lepszego wyniku byłoby większe. Ich glaube fest daran, wenn wir auch wieder, ich wiederhole mich, die Voraussetzung, wenn wir zwei Spiele gewinnen, dass wir immer noch eine gute Chance haben auf Platz 2. Eins ist nur rechnerisch möglich. Natomiast ja nadal mocno w to wierzę, że oczywiście wychodząc z założenia, tak jak się powtarzam już, wychodząc z założenia, że wygramy te dwa pozostałe mecze, że jest jeszcze możliwość na miejsce drugie w tabeli. Miejsce pierwsze jest już praktycznie tylko matematycznie do uzyskania. Ja, der Traum war da, uns, von uns allen. Ich denke, man sollte trotzdem auch jetzt. Es ist noch zu früh für ein Fazit, aber auch jetzt wissen wir, dass wir eine historische Saison spielen, dass wir wieder uns ein paar Schritte nach vorne in dieser Saison gespielt haben und dass wir diesen Traum, diesem Ziel ein Stückchen näher gekommen sind. Oczywiście marzenie było wielkie, aby ten wielki cel zdobyć, ale myślę, że mimo wszystko ten takie podsumowanie, jeszcze nie jest czas na takie pełne podsumowanie tego sezonu, ale tak czy inaczej już można powiedzieć, że na pewno zagraliśmy jeden z najlepszych sezonów w Ekstraklasie, ale kto wie, bo być może właśnie temu wielkiemu celowi jednak mimo wszystko jeszcze ten jeden krok więcej zrobiliśmy, aby go uzyskać w najbliższym czasie. A wie gesagt, es ist noch zu früh. Gerne beantworte ich Ihre Fragen nach der Saison. Ale jak już mówiłem, to jest jeszcze za wcześnie. Chętnie odpowiem na Państwa pytania po zakończeniu sezonu. Noch sind wir im Wettkampf, noch geht es mindestens um Platz 2. Platz 3 ist sicher, das wissen wir. Wie gesagt, rechnerisch alles noch möglich, aber wir wissen auch, ich sage es mal so, wie die Wahrscheinlichkeitsprognosen sind. Jeszcze walczymy, jeszcze jak już mówiłem, miejsce drugie jest do zdobycia, miejsce pierwsze tylko matematycznie, ale no, myślę, że jednak jesteśmy jeszcze w grze i jeszcze nie straciliśmy nadziei. Und letztendlich, wenn es dann am Ende nicht sein sollte, es gibt immer noch dann Platz nach oben. Das heißt, die Zukunft wird es dann weisen, ob es dann weiter nach oben geht. Ich glaube, dass Pogon gut aufgestellt ist und auch dieses Ziel haben muss, in den Top 3 zu bleiben, weil alle Voraussetzungen sind gegeben. Miejsce trzecie jest praktycznie zapewnione i jak już mówiłem, cały czas z drugiej strony można też patrzeć na to, że jeszcze są możliwości, aby się w najbliższym czasie jeszcze polepszyć i też na pewno dlatego, że stworzyliśmy takie podstawy, aby Pogoń przez następne sezony utrzymywała się w tym top 3. Wir haben jetzt alle in den letzten Jahren an Erfahrung gesammelt und ja, ich denke, diese Erfahrung kann man jetzt auch nutzen für die Zukunft. Wszyscy zdobyliśmy na pewno dużo doświadczenia w tych ostatnich sezonach i na pewno to doświadczenie można wykorzystać w najbliższym i w następnym czasie. Wie man so schön sagt, desto höher man kommt, desto dünner wird die Luft. Jak to się tak mówi, czym wyżej się dochodzi, tym to taka presja będzie większa. So, dass natürlich enorm Kleinigkeiten letztendlich das große Ganze ausmachen. W związku z tym, jak już często mówiłem, że to właśnie te takie małe rzeczy, te detale są w tym momencie najważniejsze, aby dojść do tego szczytu. Proszę. Panie trenerze, tak się terminarz ułożył, że z tej wielkiej trójki, czyli Pogoń, Lech, Raków, w sobotę Pogoń gra jako ostatnia. W związku z tym, wiadomo, my się koncentrujemy, żeby wygrać oba spotkania,
ale mogą się wyniki tych spotkań tak niekorzystnie ułożyć, że bez względu na to, czy wygramy, czy przegramy, zostaniemy na tym trzecim miejscu. Czy w związku z tym będzie pan starał się, żeby do piłkarzy nie dotarły informacje o wynikach konkurentów Lecha i Rakowa, żeby tylko i wyłącznie byli skupieni na swojej grze, bo teoretycznie można zakładać, że jak Lech, Raków wygrają swoje mecze, że ta mobilizacja, koncentracja może troszeczkę opaść przed meczem z Lechią. Nein, sie geht ja alles durch letztendlich. Ist alles heutzutage so transparent, das können sie gar nicht geheim halten. Nie, myślę, że dzisiaj jest wszystko tak transparentne, że nie jestem w stanie zatrzymać jakby moich zawodników w niewiedzy o tych wynikach z meczów przed naszym meczem. Sie wissen ja, es gibt ja über Kollegen, die haben mehr Informationen, die ich nicht habe. Also insofern wir richten uns komplett danach aus, dass wir ein gutes Spiel zeigen wollen, dass wir werden sicherlich wieder einige Fans auswärts dabei haben, dass wir auch für sie spielen, das tun wir generell immer, aber letztendlich, dass wir natürlich ja nochmal ein geiles Ende der Saison miteinander haben. Am besten natürlich mit 2 Siegen die Saison beenden und 69 Punkten, das wäre dann schon was Außergewöhnliches. Wie pan, są ludzie, którzy wiele rzeczy wiedzą dużo lepiej i szybciej ode mnie, w związku z tym myślę, że to jednak mimo wszystko nie ma znaczenia. My jesteśmy profesjonalistami i chłopcy też z pewnością chcą grać i dla siebie, i dla swoich kibiców, którzy na pewno też będą obecni w Gdańsku. A do tego dochodzi, tak jak już powiedziałem, chcemy zagrać jak najlepszy sezon, najlepiej zakończyć ten sezon z 2 zwycięstwami i 69 punktami, co byłoby wspaniałą rzeczą. I to jest nasz cel. Wissen Sie, wenn Sie dann am Ende der Saison vielleicht 69 Punkte haben, also über 2 den Schnitt gespielt haben über die ganze Saison und am Ende es nicht reicht, dann muss man das einfach respektieren und anerkennen, dass andere dann halt ein paar Punkte mehr noch erspielt haben. Wie pan, jeżeli na koniec sezonu faktycznie okaże się, że mamy 69 punktów, czyli ponad 2 punkty średnią, ponad 2 punkty na mecz, to po prostu trzeba to uszanować, że te dwie inne drużyny zagrały jeszcze lepszy sezon. Wie gesagt, man bei allen müssen sich jetzt erstmal auf das nächste Spiel konzentrieren, das ist das Entscheidende. Und generell darf man nie die Sicht oder die Übersicht verlieren über die Liga. Das ist eine unberechenbare Liga. Man sollte jede Mannschaft entsprechend respektieren und ja, das ist, finde ich, dann auch für die Zukunft ganz wichtig, dass man die richtigen Rückschlüsse zieht als Verein und wie gesagt, es geht dann immer um Details, aber die sind enorm wichtig und ja, dementsprechend bin ich guter Dinge, dass Burgund gut aufgestellt ist und auch die richtigen Rückschlüsse ziehen wird nach dieser Saison. I wie pan, patrząc na tą ligę, jest to bardzo nieobliczalna liga i myślę, że trzeba szanować i podchodzić z respektem do każdej drużyny. I jeżeli Pogoń na końcu rzeczywiście zdobędzie jako klub te 69 punktów i będzie na tym miejscu, na którym jest, no to tak jak mówię, to też klub musi odpowiednio to wszystko, co się dzieje wokół klubu, uszanować i też respektować. Proszę. Bez względu na to, czy wygramy, czy nie wygramy, chociaż wierzę, że wygramy te 2 ostatnie mecze, to i tak to jest najlepszy sezon w historii Pogoni. Po raz pierwszy w historii klubu 74-letniej. Drugi raz z rzędu Pogoń kończy rozgrywki na podium. Tego jeszcze nigdy nie było. Jeszcze nie znamy tego końcowego miejsca, ale na pewno będziemy na podium, więc to jest olbrzymi sukces. Gratuluję też, został pan nominowany w plebiscycie Ekstraklasy na trenera roku, trenera sezonu. 3 pana zawodników też jest wśród kandydatów do nagród. Dante Stypica, Kamil Grosicki, Luka Zachowicz. Czy kogoś z piłkarzy panu brakuje wśród nominowanych do poszczególnych nagród w tym plebiscycie? Bo ja osobiście jestem zawiedziony, że nie ma tam Damiana Dąbrowskiego. Ja, erstmal vielen Dank. Dziękuję bardzo. Ich schätze Sie sehr als
sozusagen Kollegen sind wir ja auch irgendwo. Wir sind ja im selben Metier unterwegs. Sie kennen ja die Geschichte von Pogon und die Ekstraklasse wesentlich besser als ich. Szanuję pana tak w sumie jako też kolegę z piłki nożnej, ponieważ no, zna pan na pewno historię Pogoni jeszcze lepiej niż ja. Jest pan też na każdym meczu drużyny. In der Tat, ist es natürlich ein großer Erfolg von uns allen, wenn letztes Jahr beste Innenverteidiger, beste Torwart aus den Reihen von Pogon kommen, wenn der jüngste Nationalspieler aus den Reihen von Pogon kommt bei der Europameisterschaft, wenn entsprechende Transfers getätigt sind und dieses Jahr wieder drei Pogon-Spieler nominiert sind, plus der Trainer. Das zeigt, dass der Markt entsprechend auf uns reagiert. I rzeczywiście, tak jak pan już powiedział, jeżeli z ubiegłego roku najlepszy bramkarz, najlepszy stoper i też jeszcze kilku innych zawodników jest nominowanych, mamy kadrowca, mamy reprezentantów w kadrze, mamy najmłodszego reprezentanta Polski w klubie. Do tego dochodzi, że teraz w tym sezonie mamy i nominowanego trenera, i następnych zawodników, to widać, że rozmawia się o Pogoni i że wartość tego klubu na pewno wzrosła. Przepraszam. Aber wie es halt so im Fußball ist, in so einem emotionalen Business, es gibt natürlich auch Leute, die es anders sehen und sagen, das ist nicht genug. Ale jak to jest w takim profesjonalnym biznesie, zawsze na pewno znajdą się ludzie, którzy powiedzą, że to nie jest wystarczająco dobrze. Und auch diese Sichtweise kann ich verstehen. I również ten punkt widzenia mogę rozumieć. Aber bei allen Emotionen muss man das alles trotz allem etwas sachlicher angehen. Ale przy wszystkich emocjach myślę, że jednak należy podchodzić do wielu spraw rzeczowo. Was wir alle gemeinsam geschafft haben in den letzten, ja, ich würde sagen, in den letzten drei Jahren auf jeden Fall, in den letzten zwei Jahren ist, dass wir in anderen Ligen schon ein Begriff sind und die Ligen und entsprechend auch die Fachleute ja auch nun auch Pogon Szczecin zuordnen können und wissen, dass es ein sehr, sehr guter, gut geführter und ernstzunehmender Verein in der Ekstraklasse geworden ist. I to, co nam się udało w tych ostatnich trzech sezonach, a na pewno w dwóch uzyskać, to to, że na pewno też w innych ligach, w innych krajach ludzie, którzy wiedzą, znają się na piłce i rozmawiają o piłce, wiedzą, że Pogoń Szczecin to klub, który jest dobrze zarządzany i który idzie swoją tą drogą sukcesu. Letztendlich ist im Sport nie genug. Ostatecznie w sporcie nigdy nie ma dosyć, nigdy nie ma takiego końca. Es geht immer um entsprechende Ambitionen und Voraussetzungen, die dafür auch gegeben sein müssen. Zawsze chodzi o ambicje, ale też odpowiednie fundamenty, które też muszą być przedstawione i zrobione. Und dementsprechend, nicht nur für Pogon, aber jetzt rede ich mal, weil ich jetzt hier sitze, ist natürlich die Herausforderung, die Challenge für das nächste Jahr und die nächsten Jahre, wie gesagt, nach oben kommen ist eine Sache, aber oben bleiben, da muss man natürlich auch wieder viel Energie, Leidenschaft und alles andere, was noch dazugehört, mit reinbringen, damit es klappt. I w związku z tym we wszystkich tych klubach, ale również w Pogoni, dzisiaj mówię o Pogoni, w której tutaj, ponieważ jestem tutaj na miejscu, oczywiście przy wszystkich emocjach i całej tej pracy ważne jest, aby dojść do tego szczytu, do tej góry, ale może jeszcze ważniejsze jest to, aby tam pozostać, a to nie jest łatwą sprawą. Wie gesagt, es gibt nicht nur Pogon in der Extraklasse oder auch in Europa. Alle Vereine
haben eine ähnliche oder sage ich mal ähnliche Vorgehensweise. Jeder Verein versucht für sich das Maximale rauszuholen und dieser Wettkampf ist ja genau das, was den Reiz ausmacht und der auch sicherlich hier und da nicht ganz einfach zu führen ist. Jak już mówiłem, nie tylko tutaj w Pogoni, ale również we wszystkich klubach piłkarskich Europy czy też świata i każdy chce dojść jak najwyżej, każdy chce uzyskać te maksimum i każdy, i ta konkurencja nie śpi. Cała, naprawdę trzeba zachować dużo koncentracji i dużo włożyć dużo energii, aby rzeczywiście pozostać w czubie.